Zakończyła się 14. Spartakiada dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z placówek kształcenia specjalnego, zatytułowana Z wiosną po zdrowie. Ta ogromna trzydniowa impreza organizowana jest corocznie przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i niepubliczną szkołę specjalną przysposabiającą do pracy w Działdowie. Spotkaliśmy się po raz 14 na Spartakiadzie Z wiosną po zdrowie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, właściwie z całej Polski. Drużyny. Są drużyny z Orewu, z Olsztyna, z Ostródy, z Nidzicy, z Elbląga, Orew Działdowo, oczywiście NSPDP jako organizatorzy, Orew Trzebuń, Orew Grudziądz, szkoła specjalna z Warszawy, placówka opiekuńczo-wychowawcza Mario. Mam nadzieję, że wymieniłam wszystkich. W każdym razie udział bierze 15 z zaplanowanych 16 drużyn. Spotkaliśmy się podczas trzydniowej imprezy. Słoneczko nam dopisuje. Mam nadzieję, że wszystkie warsztaty kreatywne, zabawy integracyjne, ognisko, pokazy ogni dzisiejszego wieczoru, nauka tańca irlandzkiego i oczywiście przewodnie konkurencje sportowe dzięki temu słońcu spowodują, że wszyscy po trzech dniach wyjadą z niesamowitymi wrażeniami z Lidzbarka, z siedzibą oczywiście drużyn organizacyjnych w Działdowie. Jak co roku honorowy patronat nad imprezą objął warmińsko-mazurski kurator oświaty w Olsztynie i starosta powiatu działdowskiego. Po pierwsze, nie tylko honorowo, również fundujemy nagrody drużynowe. Jest to na skład materialny. Oczywiście jest to już cykliczna impreza. Powiat bardzo chętnie się włącza w tę imprezę, bo to jest olimpiada niepełnosprawnych, a zadanie powiatu jest jak gdyby dbać o te środowisko osób niepełnosprawnych. Ja zawsze z wielką radością przyjmuję zaproszenie i jestem osobiście. I widzę, że ta impreza się rozwija, coraz więcej instytucji wspiera, co jest bardzo korzystne. Ludzie i wolontariusze i ludzie jako szefowie instytucji naprawdę bezinteresownie pomagają Stowarzyszeniu Orewowi. I to widzę, że ta impreza już będzie żyła własnym życiem, bo sporo ludzi wspiera tę imprezę. I prywatni sponsorzy też. Wydarzenie to obejmuje już nie tylko teren województwa warmińsko-mazurskiego. Na Spartakiady do Lidzbarka przyjechały reprezentacje z połowy kraju. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną wspaniałą zabawę i pogodę. Wśród atrakcji znalazły się konkurencje sportowe, zabawy na plaży, przejazdy motorówką, kącik zabaw, park linowy, pokazy ognia, koncert muzyki irlandzkiej oraz pokaz tańca irlandzkiego, warsztaty kreatywne, ognisko oraz zawody siłaczy. Myślę, że warto organizować takie imprezy, albowiem uczymy środowisko osób, które są postronne, że każdy ma równe szanse, każdy ma takie same możliwości i szczególnie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi nie są w niczym gorsze, w niczym słabsze, tylko czasami wykonują coś w inny sposób. Powiat działdowski od lat włączający się w organizację Spartakiady widzi w tym również sposób na wypromowanie naszego regionu. Widać gołym okiem, jak warto. Dzieci się cieszą, przyjeżdżają rodzice, tak? Przyjeżdżają z innych orewów, tak? Ze szkół, z całej Polski. To też jest promocja, tak? Naszego regionu. Pokazanie Lidzbarka jako pięknego miejsca na ziemi to też jest korzystne dla powiatu i dla tego miasta. Już za rok odbędzie się jubileuszowa 15. Spartakiada z wiosną po zdrowie. Już teraz zabawy było co niemiara. Przyszłoroczne wydarzenie z pewnością przejdzie do historii.